O Boże, zabiję tego swojego grafika. Mówił, idź, będzie laptop, wszystko będzie spoko. Tylko uważaj, bo może być zimno. No i cholera jasna, wyszedłem z Polski. I bluza to jest trochę mało. I faktycznie jest zimno. I wszędzie jest śnieg. Tylko dlaczego tak się dzieje? Może zaraz spotkam kogoś, kto mi o tym wszystkim powie i będę wiedział w końcu, dlaczego tak jest. Dlaczego jest tak zimno tutaj. Przede wszystkim zimno. Także... No nie wiem, nie wiem. Ej, ej, sorry, sorry, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Kolega mi mówił, że gdzieś tutaj znajdę jakiś tak, sklep, słucham? w którym będę mógł kupić laptopa. Czy nie wie pan może, gdzie to jest? To tutaj. Co? To tutaj? Wie pan co, nie przypomina mi. Jesteśmy w chmurze. Możemy być gdziekolwiek. Jesteśmy zawsze aha, online. Czyli możemy zrobić wszystko online. Okej. No dobrze. Zaraz panu wszystko wytłumaczę. Proszę posłuchać. No dobrze. Na początek zadam jedną uwagę, ważne pytanie. Do czego będzie używany nowy sprzęt, panie? Głównie to do gier, choć także montować będę. Więc potrzebuję tu mocnej grafiki i procesora pewnie. Tak się tu składa, że akurat taki mam. Laptop Lenovo Legion serii Y, idealny stan. A parametry? Tym się pan nie musi martwić. To najnowsza technologia, a nie przestarzały Matrix. Jaki ma procesor? 9. generacji. 7 tu króluje jako serce tej stacji. A 6 rdzeni? Co napędza te bestie? Się rozpędza do 4,5 GHz na szczęście. Ale masz jakieś ale albo masz jakieś wąty. Ten procesor ma 12 wątków, ty w to nie zwątpi. A grafika? Cóż, z tym to już konkret, bo na pokładzie mamy RTX-a. Widać to dobrze, wersja 2060, a w niej mocarna pamięć. 6 giga do wykorzystania, na co się zapragnie. Ile ma RAMu? Całe 16 giga. Powinno panu wystarczyć do grania w Wiedźmina, montażu filmów i streamowania. Najlepszy sprzęt w tej cenie, godny polecania. Jakie ma złącza? W sumie 4 USB, z tym, że jedno z nich to jest USB-C, jedno HDMI, jeden mini DisplayPort, jedno wejście na LAN, jedno na słuchawki, mikrofon. A głośniki? I dziś pana zaskoczę, bo jak odpalam na nich muzykę, to imprezę tu rozkręcam w moment. To dźwięk w stereo, a nie żadna monofonia. Basik też tu dobrze hula, każdy za nim się rozgląda. A ma jakieś bajery? No oczywiście, że ma. Pierwszym rzucającym się w oczy podświetlana klawiatura na bank. Kolejnym z nich proszę sobie zobaczyć. Ma intuicyjny touchpad, co dotyku się nie boi raczej. Do tego masz tutaj dwa mikrofony, by mogli słyszeć cię lepiej, no i wyraźnie zaskoczony. To jeszcze nie koniec, teraz pora na matrycę 144 Hz. Dobrze to widzę, dzięki technologii G-Sync oraz High Dynamic Range. Gwarantuję brak zmęczonych oczu i świetny obrazek w grze. A na koniec jeszcze dodam coś od siebie. Nadciąga zimny front, tego tutaj jestem pewien. Ma dobre chłodzenie, chłodzi nawet klawiaturę. 70 łopatek wentylatorów sprawia, że już nic nie czujesz. Wie pan co? Biorę. Nie zastanawiam się. Przekonał mnie pan. Proszę złożyć zamówienie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaraz to opłacę. I mam rozumiem nadzieję, że będę się cieszył. Rozumiem. I że będzie mi tak samo zimno jak tutaj. Dobra, także zamówienie także złożone. Dziękuję bardzo. Już do pana wysyłamy paczuszkę. Miłego dnia życia.